Jak wiecie z pierwszej części cyklu o wykrywaczach metali, którą zawsze możecie sobie przypomnieć, pan Zbigniew ze Strzelców Opolskich chce się dowiedzieć więcej na temat tych urządzeń. Poprosił nas również, abyśmy opowiedzieli o kilku modelach w zależności od stopnia ich zaawansowania. Tak więc pierwszy wykrywacz to Garrett Ace 150. Wykrywacz przeznaczony dla początkujących poszukiwaczy. Posiada kilka podstawowych funkcji. Prostą dyskryminację, wskaźnik głębokości na trzech zakresach, 2, 4 oraz 6 cali i więcej, oraz 3 tryby pracy. Wszystkie metale, biżuterię i monety. Oczywiście ustawienie poziomu czułości również. Kolejny to Garrett Ace 250. Mamy tutaj już urządzenie bardziej zaawansowane, ponieważ jest funkcja eliminacji. Można więc ustawić sobie na panelu sterującym, który z metali wykrywacz ma sygnalizować. Mamy pomiar głębokości od 2 do 8 cali i więcej. 5 trybów pracy, wszystkie metale, biżuteria, przedmioty historyczne oraz ustawienia własne. Jest funkcja pinpoint, dokładna lokalizacja znaleziska oraz oczywiście ustawienia czułości wykrywacza. Następny już bardziej zaawansowany wykrywacz to Garrett Ace 400i. Urządzenie ma zdecydowanie większą cewkę niż pozostałe, bo o wymiarach 22-28 cm, oferuje więc lepsze pokrycie. Jest oczywiście funkcja dyskryminacji i eliminacji. Mamy dość dokładny wskaźnik głębokości przedmiotu o wielkości monety. 5 trybów pracy, metale, biżuteria, przedmioty historyczne, relikty, monety i ustawienia własne. Jest również pinpoint oraz ustawienie czułości. W komplecie znajdziecie również słuchawki. No i na zakończenie dwa najbardziej zaawansowane wykrywacze, czyli Rutus Alter 71 i Garrett AT Pro. Są to wykrywacze o wielu przydatnych, zaawansowanych funkcjach. Garrett AT Pro pracuje w dwóch trybach, Standard oraz Pro. W trybie Pro dźwięk o zmiennym natężeniu pozwala na precyzyjne określenie wielkości i głębokości zalegania znaleziska. Posiadają rozszerzony 40-stopniowy zakres dyskryminacji przedmiotów, oczywiście wskaźnik głębokości, funkcję pinpoint. W tych urządzeniach występuje bardzo szybka reakcja na odnaleziony przedmiot, czyli sygnalizują blisko położone koło siebie przedmioty. Garrett posiada w komplecie również słuchawki. Na zakończenie pan Zbigniew pyta, czy to w ogóle działa? Na pytanie, czy naprawdę to działa, postanowiliśmy zrobić test. Otóż oddałem moją obrączkę koledze, on ją zakopał, a ja muszę ją teraz znaleźć. Obrączka odnaleziona. No i udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania pana Zbigniewa ze Strzelc dotyczących wykrywaczy metali. Mam nadzieję, że również waszą ciekawość odnośnie tych urządzeń udało nam się zaspokoić. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć przygodę z wykrywaczami. A w wolnej chwili odwiedzajcie nasz kanał, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i nie zapominajcie o dzwoneczku.